Witam Was bardzo serdecznie przed moim rodowicem. To jest kolejny odcinek Przepatrzymy Wielkiej, który bardzo lubicie z samolotem. Lecie Boeingiem 737 z Warszawy do Poznania. To jest kolejna część tego odcinka. Jak widać, aktualnie wypadnie prędkość, no ale coś wolno to idzie, dlatego sobie może spoilerem trochę możemy wytracić prędkość. Słabo widzę coś tam nami dzisiaj. Jeszcze mniejsza prędkość. Jak widać, spoilerki się wysunęły. Pora dymu jest, jak widać, jak tam schodziliśmy, a tu już nie schodzimy. Coraz mniejsza oczywiście, ona jest tylko tutaj widać, bo jesteśmy coraz mniejsza, bo już teraz właściwie 23 000 stóp. Więc tym wykręciliśmy, przejdźmy tutaj, bo coś nie. Słabo się zniżę, no nie wiem czemu. Daję tu. Jak widzicie, lot samolotem to jest rzecz wymagające dużego skupienia. Wystarczy odrobinę czasu się spóźnić, no i teraz trzeba się starać zrobić tak, żeby wylądować na czas. Jesteśmy nawet zrobiliśmy 100 000 stóp, już powinniśmy tym rozłożyć 14 000 stóp, no ale cóż. Mamy bardzo dobrego pilota, co jeszcze zmniejsza bardziej prędkość. Stawię klapy na piątkę już. Klapy już są na piątce. Pewnie zmniejszamy jeszcze naszą prędkość, że sobie tak na spokojnie wylecieć. Spoilerki już tu możemy. Ok, bo już raczej obstawiam, że nam potrzebne, to one nie będą. Już sobie zrobię tak, żeby były już uzbrojone, żeby tak o tym nie zapomnieć. Żadnych nie dajemy, zmieniacze nam nawet nie jest niepotrzebne. Więc ja nigdy ich na samolot sobie w sumie radzi i zniża.
bardzo jeszcze te spoilery tym dadzą, że nie wiem, czy to będzie pasowne, czy coś, czy musimy zobaczyć. Może to da w ogóle? No trochę coś dał. Zmniejszmy jeszcze może naszą prędkość. Byśmy się jeszcze wolniej nam zbliżali do tego punktu, gdzie mamy mieć 8000. Mamy 16. Ogólnie ile tam jeszcze mamy? 36, 35. A, to ja coś czuję, że to może być coś nie będzie stać dziwne jest, że to jest. No i się uda, bo to już no. To już mamy czas to będę robił, no dobrze. 40, 30, no to. Kurs pasa jest to 284. Dobrze, wszyscy na tę Warszawę, która się wzięła. Zmniejszamy się już teraz do prędkości, znaczy się już takich, jakimi zazwyczaj się nie. Ja mam z prędkością 159 lądować, zniżej będę z prędkością 130. To... Aż może być no ostro. Nie no, już pewnie się znajdę na coś profesjonaliści, to powiedzmy, żeby to zrobili lepiej, no i się z tym zgadzam. No bo sobie, żeby to zrobił lepiej. Jestem, nie jestem profesjonalistą, przełączę się i wchodzę w te continuous, załączę landing lights, czyli światełka do lądowania. Poszukuję już nasz samolot do tego, że nie będę mogę lądować. No i ten tremer tutaj szaleje, no co, przeciwiamy się. Jakbym szalał w takiej sytuacji. Dajmy klapy dziesiątki, bo 6000 fajnie będą mieć. Mam 12. Klapy też powinny zwiększyć odpływ powietrza, co zatem i nie powinniśmy szybciej zmierzyć. Będzie dać się dzień, nie wiedzieli się tak. 20 dojdzie też się do takiej sytuacji, że nie zwiększać prędkości do tej 156 węgów. 159, przepraszam.
Nawet mi już komputer pokładowy pokazuje, że powinienem być niżej. Daniel spacuje w racji wysiadu. No cóż. Niech się stanie dobrego z Vatsimem. O jest, Vatsim już działa, no. Jest okej, okay, Vatsim działa. Niestety samoloty się nie zatrzymają razem. Zwiększamy tam prędkość w krańcu. W krańcu jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wylądować odpowiednio. No i cóż, jak to się mówi, z każdej sytuacji da się wybrnąć. Ja z tego co mi tutaj wszystko pokazuje, jesteśmy na dobrej wysokościach, no prawie. Bo nie jesteśmy na idealnej wysokości według systemu. No niestety prędkość zniżenia już nie zmienia, liczymy na 6100. Musimy się tak dotrzymywać. Już teraz zmienimy po prostu sobie, że mamy się pomału zbliżać i tyle. Już normalnie z pomocą silników, które będą otrzymywać naszą prędkość. Chcę się dać tu turbulencję, to zrobię na tej wysokości. Dobrze, niedługo nasze ILS powinny zobaczyć po raz. Zobaczmy na rozkaz. Trafin, fajny. 28. Szafkę można zamknąć. My lądujemy na wejściu. Siądę potem sobie będziemy kołowej drogami D. I B. Jak powinno. Pas do lądowania też już widać przed nami.
I rozpoczynamy zbliżenie tego pasa. Ja może przejmę kontrolę z powrotem. No to pilot wyjść. No to pilot już nie ma. Prowadzi samolot. Pasa. Lapy na pozycję 15. Trochę sobie pokuję. Powinny niedługo przez. Delikatnie jakieś turbulencje wróci. Cóż, sobie radzić. I koła w dół. Pełne skupienie teraz, dlatego nic nie mówię. Wyłączamy automatyczną przepustnicę. I wyłączamy siłę ciąg silników. I tak ją spacerem witamy. Dobra, jak widzio, uruchamiamy. Rope fit, o, bo to już nam nie będzie potrzebne.
Dziękujemy. Drogą do IB. Okej, tu 17. I trochę mocy dajemy silnikom i czołujemy, jak widać, no nam zostało jeszcze trochę więcej niż tej rezerwy tam było. Zobaczymy rywa przy jednym monitorze na przykład. No nie przy dwóch, bo na przykład OBS-a, no to tu trzeba mieć na dwóch monitorach uruchomionego, żeby widzieć ile czasu i co. No tutaj nic nie można mieć nigdzie uruchomione, tylko starczy, że sobie to między się uruchomić niczym czasem. I reakcje na inne dźwięki i czy będzie to zadowalające jakoś dla was mikrofonu i dźwięków audio, czy też nie. Oczywiście warto pamiętać, że coś to nagrywam nowym programem, więc inne ustawienia oczywiście też są, no i inaczej to wszystko działa, więc też próbuję się przyzwyczaić do czegoś innego i zobaczyć, jak to jest nagrywać czymś innym niż tym OBS-em ciągle. Mam nadzieję, że jest oryginalny do nagrywania gier z Windowsa urządzenia, to też mnie tym bardziej to cieszy. Mam nadzieję, że coś
duża ilość osób natrafi na ten materiał i zachęci ich do obejrzenia go tam, ale przy jakichś dźwięków oczywiście. I że włączymy gierunkowskaz w prawo, oczywiście tylko samoloty nie mają kierunkowskazów. I silniki się wyłączają. Co ty? No mi się da się coś. Nie, wszystko jest w porządku. Aha, dobra, okej. Się nie załączyło, no ale klikałem. No dobra, elektrykę. Wyjścia im można otworzyć. Emergency lights off, już ich nie będę potrzebował. Ulicy na off, paksy na off, pasażerowie wysiadają ile świateł, też już nie będą potrzebne. Antykolizyjki też trzeba wyłączyć, bo to też bez sensu. IOS można dać na off, bo już też się nie przydadzą. Damper się tam wyłączy z automatu, też się z tego cieszę bardzo. Inaczej jakiś samolot jest przygotowany do postoju, można tak to uzmyć, to oczywiście już nie lecimy, czyli przestawmy to na off pozycję, no stan by oczywiście off. No to by było, jakbym się nie pomylił. Tak, fuel oczywiście, samolot jest uszykowany już do wyłączenia. Czy APU wyłączamy. Wszystkie systemy w samolocie zostają wygaszone. Teraz zostajemy tylko na zasilaniu bateryjnym, no, które też wolno wyłączyć. Aż nam się to nie przyda. Jako szykowany samolot pozostawiamy do ponownego uruchomienia, jeśli ktoś by chciał to kiedyś zrobić. Dziękuję za obejrzenie tych materiałów z tym lepszym dźwiękiem. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji na kanale, żebym wiedział, że wam się to podoba i że nagrywać więcej takich filmów. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.